Witajcie, kochane, dzisiaj pokażę wam dwa nowe topery Daniela na lekkiej bazie w kolorze ciemnego brązu i w kolorze czarnym. Zapraszam. E Toper Daniela, jest to toper na lekkiej bazie z grzywką i bez przedziałka. Jest to bardzo ważna informacja. W kolorze 2 i w kolorze 1, tylko w dwóch kolorach mamy go obecnie. Jeśli Was interesują inne kolory, możecie zawsze do nas napisać i dopytać się o dostępność. Długość włosów w tym toperze to jest około 30 cm. Tak jak widzicie, one są cieniowane, czyli jest on tak zrobiony, żeby wpasował się ładnie w Wasze włosy, dlatego te włosy w toperze też są cieniowane. Tutaj widzicie kolor ciemny brąz, taki bardzo ciemny brąz. Taka ciemny, gorzko czekoladowy, czyli bez ciepłych refleksów. Widzicie, że tutaj jest grzywka. Ta grzywka jest specjalnie tak zrobiona, że ona jest za długa, ponieważ jeżeli kupicie taki toper, to wtedy u, własnego, u swojego zaufanego fryzjera po prostu poprosicie go, żeby wam podciął tą grzywkę do takiej długości, jaka wam odpowiada. Pamiętajcie, że tutaj włosy nie odrosną, dlatego lepiej zrobić to u fryzjera, nie robić tego samemu. Także jest to właśnie toper dla pań, które szukają czegoś z grzywką i bez przedziałka, bo większość naszych toperów jednak ma wyznaczony przedziałek. Pokażę Wam później jeszcze budowę bazy i dlaczego nie można zrobić przedziałka, wyjaśnię to później. Tak, jak wszystkie nasze topery, jest to toper z włosów naturalnych. Na pewno jego zaletą to jest właśnie włosów naturalnych, że można je wiadomo prostować, kręcić. Pamiętajmy, by zawsze używać przed takimi zabiegami termochronnych preparatów. Taki toper myje się rzadko, nawet co dwa, co cztery tygodnie. To po prostu zależy. A teraz pokażę Wam, jak wygląda baza. Baza tutaj to jasne, ta jasna część to jest imitacja skóry. I tutaj pokażę Wam z drugiej strony, to jest ten taki czubek, który widzimy, czyli to wygląda tak, jakby włosy wyrastały ze skóry głowy, czyli bardzo dyskretny efekt, bardzo ładny, zapewnia to, że nawet jak ktoś na Was z bliska spojrzy, to to wygląda po prostu, jakby to była Wasza skóra głowy. Nie widać, że coś nosicie. Lekka baza, tutaj włosy są właśnie wszywane na taśmach, ona jest przewiewna, bardzo fajna. Taki toper waży około 50 gramów. I teraz pokażę Wam długość bazy, czyli tak, 12 cm. Tutaj jest też właśnie taki nowy kształt, bo w innych toperach mamy bazę np. okrągłą albo bardziej prostokątną, a tutaj mamy taką troszkę kwadratową, bym powiedziała, długa 12 cm. I szeroka około 11. Pamiętajcie, że jeżeli te trzy te, 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 te spineczki, jeżeli nie będziecie się czuć pewnie, Zawsze możecie doszyć dodatkowe spinki. My zawsze wysyłamy też dodatkowe spinki, które możecie sobie tutaj po brzegach tutaj na przykład doszyć, żeby czuć się pewniej. Natomiast, jeżeli zakupicie toper i wydaje Wam się, że on się coś nie trzyma, to prawdopodobnie jest on za mały, prawdopodobnie powinnyście mieć większy wtedy toper bo wiadomo, jeżeli ktoś jeszcze nie widział o tym, jak roz dobrać rozmiar bazy do Waszego ubytku włosów, ja tutaj to wideo podlinkuję w opisie filmu. Także jeszcze raz, tak jak mówiłam, to kolor 2, to kolor 1, czyli czarny, taka krótko czarna-czerni. Właśnie włosy naturalne, lekka baza, dyskretny, bez przedziałka, nie można zrobić przedziałka. I grzywka jest to grzywka do podcięcia, czyli do takiego właśnie spersonalizowania sobie u fryzjera i nowy kształt bazy tutaj też mamy. Taki kształt, właśnie bazy kwadratowe i ta grzywka. Dzięki temu po prostu nawet jak macie zakola, to wiadomo, że nie każdy lubi grzywki, ale nawet jak macie zakola, to one zostaną automatycznie zamaskowane. Długość włosów tak jak mówiłam, około 30 cm, cieniowane. Baza lekka. Tutaj kolor czarny, jeszcze wam pokażę na manekinie. Jak wygląda? Czarny 1, czyli taka krótoczarna czerń, jeżeli taka granatowa czerń, to się nawet czasem nazywa, jak na przykład farbowałyście włosy farbami drogeryjnymi, to wiecie, to jest właśnie taka bardzo ciemna, głęboka czerń, czyli w tym kolorze też on występuje. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, chciałybyście zadzwonić do nas, skontaktować się z nami na takiej mini konsultacji, podpowiemy wam, czy w ogóle taki produkt jest dla was, to zapraszam do kontaktu telefonicznego. W naszej ofercie mamy dużo również innych toperów, dopinek i produktów maskujących łysienie. Możecie sprawdzić na www.memezisfabrykawosa.pl. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że się Wam podobał. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę i nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału. Dziękuję.